Identyfikator podmiotu SCP-321. Klasa podmiotu: bezpieczne. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-321 musi być przechowywany w normalnej komorze przechowawczej. SCP-321 został wyposażony w rozszerzone obręcze pomagające mu funkcjonować pomimo defektów w strukturze kostnej i masie mięśniowej. Sztuczne serce obiektu musi być comiesięcznie analizowane w poszukiwaniu uszkodzeń. SCP-321 należy karmić 3 razy dziennie. Z przypisanej obiektowi diety wyłączone zostały produkty stałe. Do SCP-321 jest tymczasowo przydzielonych 3 pracowników. SCP-321 należy codziennie zapewnić 3 godziny ćwiczeń i terapii fizycznej. Przez pozostały czas, o ile nie będzie on spędzony w warunkach testowych, obiekt musi przebywać w swojej celi. Mimo, że SCP-321 nie jest w stanie o nic poprosić, zapewniono mu kilka pluszowych zabawek. Opis. SCP-321 to ludzka kobieta, urodzona 4 lipca 1800 roku. SCP-321 mierzy obecnie 3,1 metra wysokości i waży około 110 kg. Obiekt jest pozbawiony melaniny we włosach, oczach i skórze. Ponadto nie potrafi mówić, ale jest w stanie wokalizować. Obiekt wykazuje niski poziom intelektualny i ma problemy z dostosowywaniem się do nowych okoliczności. SCP-321 jest poronionym dzieckiem młodszego naukowca Adama B. i jego żony, asystentki medycznej Evelyn B. Młodszy naukowiec B. podjął się wykorzystania kilku obiektów SCP, w tym celem przywrócenia swojej córce życia. Przedsięwzięcie spełniło swoje założenie, ale rezultat wymusił poddanie kobiety badaniom przez fundację. Obiektowi później nadano desygnację SCP. Wkrótce okazało się, iż SCP-321 charakteryzują zdolności regeneracyjne. Jest w stanie leczyć rany około 5 razy szybciej niż przewidują normy. Obiekt został wprowadzony do rejestru fundacji pod identyfikatorem SCP-321. Od tamtej pory ciało SCP-321 starzeje się ze zwalniającym tempem około 2-krotnie niższym od ludzkiego. Mimo że starzenie się obiektu zwolniło, SCP-321 nadal rośnie i nic nie wskazuje na to, by ten proces dobiegł końca. To pomimo faktu, iż obecnie obiekt jest wyższy niż jakikolwiek znany fundacji człowiek. Aktualnie uważa się, iż zdolności regeneracyjne SCP-321 wynikają z powodu wzmożonej produkcji komórek macierzystych przez jej organizm, co jest skutkiem wejścia dawnych zwłok obiektu w kontakt z... Przez pewien okres, poczynając od wczesnego roku 1900, naturalne serce SCP-321 przestało być wydolne, gdyż SCP-321 jest zbyt wysoki, by krew mogła poprawnie cyrkulować przez jego organizm. SCP-321 został fizycznie ograniczony, by można było umożliwić jego sercu przepompowywanie krwi aż do mózgu. Pomimo zabiegu, zauważalny stał się rozkład ciała obiektu, a jego zdolności regeneracyjne napotkały swoje ograniczenia, nie mogąc zregenerować stale niszczejących regionów organizmu. W roku 1948 rozpoczęto pracę nad sztucznym sercem celem przedłużenia egzystencji SCP-321. Serce zostało ukończone w roku 1900. Od tamtej pory wszystkie uszkodzenia organizmu SCP-321 zostały zregenerowane. SCP-321 cechuje bardzo niska inteligencja. Codzienne aktywności są dla obiektu problemem, a i uczenie się czynności takich jak na przykład wykorzystywanie sztućców do jedzenia może mu zająć miesiące, a nawet lata. Mimo że SCP-321 ma w pełni rozwinięte fałdy głosowe, obiekt najwyraźniej nie jest w stanie nauczyć się mowy, w zamian płacząc i wokalizując pozbawione sensu odgłosy przypominające typową mowę dziecka w wieku 6 miesięcy. 31 lipca 1800 roku. Wnoszę o pozbawienie SCP-321 statusu obiektu SCP. Młodszy naukowiec Adam. Wniosek rozpatrzono negatywnie. O 5. 10 stycznia 1800.
roku. Wnoszę o pozbawienie SCP-321 statusu obiektu SCP. Dyrektor działu kadr Adam... Wniosek rozpatrzono negatywnie. O 5. 3 maja 1900... roku. Nie dowiemy się już niczego na temat SCP-321. Sugeruję pozbawić obiekt statusu SCP. Dyrektor ośrodka Adam... Ośrodek 4. Wniosek rozpatrzono negatywnie. O 5. 31 czerwca 1900 roku. SCP-321 należy pozbawić statusu obiektu SCP i zwrócić ją rodzinie w trybie natychmiastowym. O 5.12. Wniosek rozpatrzono negatywnie. To ostatni raz, Adam. Ona nigdy nie była twoją córką. Jeżeli jeszcze raz wysuniesz takie żądanie, zgromadzę radę i zostaniesz z niej wydalony. O 5.1.